wszedłem procedurę aktualizacji numeru telefonu w danych mBanku i o co w tym chodzi. Jak pewnie wiecie, jeśli oglądacie dokładnie moje filmy, to posiadam konto na zachodzie w strefie euro. Nie posiadam żadnych kont bankowych w Polsce, natomiast moja rodzina posiada konta bankowe w Polsce, dokładnie w mBanku. I ze względu, że to są to już starsze osoby, jestem po prostu ustanowiony tam jako pełnomocnik do tych rachunków, żeby w razie czego mieć dostęp, móc im pomóc coś załatwić albo móc zrobić szybki transfer w razie potrzeby w tą czy w drugą stronę. Do tego posiadam wydane kartę do rachunku w euro i kartę do rachunku w złotych polskich, po to, żeby mieć tam dostęp, żeby móc w razie czego zadziałać. Wiadomo, jak coś z osobami starszymi, czasami trzeba im delikatnie dopomóc. No i podstawową kwestią jest to, że korzystam z autoryzacji mobilnej w aplikacji mBanku. Ale ważne jest, żeby wasz numer telefonu w banku, z którego korzystacie, był aktualny. I nigdy bym się nie spodziewał, że aż taki wielki problem wyjdzie, ponieważ w banku, z którego sam korzystam, zmiany dokonuję w aplikacji. Po prostu w aplikacji podaję nowy numer telefonu, przychodzi mi SMS z kodem, takim jednorazowym, który aplikacja sama odczytuje sobie z książki, z programu Messenger, więc po prostu sobie aplikacja sama to odczytuje. Robię sobie tylko selfie do potwierdzenia, że ja to ja i po naciśnięciu OK numer telefonu jest uaktualniony. Tak to się odbywa na zachodzie. Zwłaszcza w tych lepszych internetowych bankach dla młodych ludzi skierowanych do młodych ludzi. Natomiast jeżeli się rozchodzi o mBank, to tutaj wyszedł kłopot. Poszukałem w internecie informacji, że samemu nie da się tego zrobić ani przez serwis internetowy, ani w apce. Trzeba to zrobić przez call center. Więc zadzwoniłem na helpdesk, gdzie już musiałem zapłacić za połączenie do Polski. Nie przez WhatsAppa, tylko przez normalne połączenie, więc musiałem za nie zapłacić. Przez WhatsAppa byłoby bezpłatne. Gdyby to było połączenie w ramach aplikacji, przez apkę, online, też byłoby bezpłatne. Ale nawet jak wybierzecie sobie w apce połącz z call center, to zostanie zrobione zwykłe połączenie w pełni płatne. Czemu? Nie wiem. To jest zresztą, sugeruję mBankowi przemyśleć, żeby to było połączenie wewnątrz apki zrobione, żeby oprócz dzwonienia na numer call center mLinii można było to zrobić wewnątrz apki. No i musiałem zapłacić za połączenie. Tam zgłosiłem, że chcę zmienić numer telefonu. Oczywiście zostałem wypytany wszystkimi moimi danymi z dowodu osobistego i z aktywnej karty tego banku. Tam kawałek numeru musiałem podać 4 cyfry ze środka do weryfikacji. O ile tutaj dane z karty nie ma problemu, o tyle sama kwestia dowodu osobistego, to dobrze, że miałem zdjęcie tego starego dowodu, ponieważ używam paszport. Moim dokumentem podstawowym jest paszport. Obywatel polski mieszkający za granicą używa jako podstawowy dokument nie dowód osobisty, tylko paszport. Dowód osobisty dla obywatela polskiego mieszkającego za granicą jest dodatkowym dokumentem. Obywatel polski mieszkający w kraju ma obowiązek posiadania dowodu, a obywatel polski mieszkający za granicą ma prawo do posiadania dowodu, a nie obowiązek. Ponieważ w ambasadach i konsulatach generalnych można wyrobić paszport, ale dowodu osobistego za granicą nie wyrobicie. Musielibyście specjalnie przyjeżdżać do Polski, to dwa razy złożyć wniosek i odebrać dokument. Więc banki powinny jednak przewidzieć to, że wielu obywateli polskich nie mieszka w Polsce i może nie posiadać ważnego dowodu osobistego. To jest bardzo ważna rzecz. No ale złożyłem wniosek o zmianę numeru telefonu. Podałem mój nowy numer telefonu, numer niemiecki w sieci Vodafone. I tutaj pani z call center powiedziała, że przyjdzie SMS z kodem jednorazowym, czterocyfrowym, żebym jej podał ten kod. Problem wyszedł taki, że ten SMS nie przyszedł. Podobno jest to problem z przesyłaniem między mBankiem a tą akurat niemiecką siecią Vodafone. No i myślałem, że no dobra, SMS nie przyszedł, ale może mnie zweryfikować z innych danych, mogę je pokazać do kamery, przecież mój dokument, mogę podać paszport do kamery, mogę podać dodatkowe dane do weryfikacji. To nie powinno być żadnego problemu, to powinno być zrobione raz, dwa. Ja potwierdzam swoją tożsamość, podając swoje dane typu
identyfikator klienta, telekod, podaję tam dane z dokumentów i następuje weryfikacja. W tym momencie, jak podaję numer telefonu dla banku do wprowadzenia, oni już nie powinni tam dodatkowo jakichś tam SMS-ów z SMS-ów wysyłać, bo to może nie dość, tylko po prostu przyjąć to, co ja mówię i to wprowadzić do systemu, wiedząc, że ja to ja. No ale tutaj to stanęło. No i stwierdzili, że ponieważ nie doszedł SMS, to oni odzwonią na ten numer w ciągu 24 godzin i potwierdzą tą zmianę. No to się rozłączyłem. Czekam na to, aż odzwonią. Minęło te 24 godziny. Nie odzwonili. Podobno nie mogli się dodzwonić. Sprawdziłem w ustawieniach telefonu, żadne blokady nie były włączone, więc powinni móc się dodzwonić. A że akurat byłem na miejscu w domu w Berlinie, nie byłem gdzieś dalej w trasie, tylko gdzieś dalej w terenie, a byłem na miejscu w Berlinie, to myślę, dobra, wolny dzień, w weekend, w sobotę, ruszę dubskiem do najbliższego oddziału tuż za polską granicą, nie jest daleko. Do Świecka mam 80 km, do Szczecina mam, od granicy miasta w Pankow mam 130, od domu mam 170 km, 170 km. Dobra, pojadę, załatwię to na miejscu. Ruszyłem dubsko, pojechałem szybko do Szczecina w sobotę, na szybko tylko do oddziału mBanków, tam i z powrotem. I teraz tak, to czegoś, co był niesamowity problem zrobienia przez call center, to pracownik na miejscu bardzo dobrze wszystko załatwił. Okazało się, że tamten wniosek zawisł, bo niby to ludzie z call center nie mogli się dodzwonić na ten numer. Sprawdziliśmy na miejscu przy użyciu zwykłego telefonu, że mój numer telefonu jest prawidłowy i że pracownik, używając swój telefon, wprowadzając mój numer telefonu, normalnie do mnie się dodzwonił. Więc udało się tamten wniosek, który zawisł, trzeba było go wycofać. Dopiero jak tam head office banku zatwierdziło to, że tutaj pracownik wycofuje ten wniosek, wtedy mógł prowadzić zmianę ręcznie. I na szczęście pracownik w banku był w stanie przy użyciu swoich uprawnień supervisora na odpowiednio wyższym poziomie dostępu to moje dane wprowadzić ręcznie. Podałem numer telefonu. Jedynie musiałem w apce mBanku potwierdzić zmianę. I już było wprowadzone. Ba, następnie przyszedł SMS z informacją o zaktualizowaniu moich danych. To był zwykły SMS wysłany z systemu banków na numer niemiecki w Vodafone. Doszedł bez problemu. Tak samo SMS-y weryfikacyjne z Google dochodzą bez problemu. Ba, aktywacja aplikacji mBanku na nowym telefonie też przeszła bez problemu. Tylko problem był w tym momencie wprowadzania numeru telefonu, że ten SMS pierwszy z numerem weryfikacyjnym nie dochodził. Ale już jak numer był wprowadzony w systemie banku, już wszystkie następne SMS-y przychodziły. Dlaczego to jest takie ważne? Bo powiecie, masz przecież możliwość potwierdzenia w apce, no to w apce se potwierdzasz wszystko i bez problemu. Otóż tutaj jest jeszcze inna kwestia. Jeżeli zmieniacie telefon i na nowym telefonie chcecie zainstalować apkę mBanku, to przy aktywacji system automatyczny banku do Was zadzwoni, taki automat, i poda Wam kod 6 cyfr, które musicie wprowadzić w apce po to, żeby ją przypisać do swojego konta. Bez aktualnego numeru w systemie banku tego nowej apki na nowym telefonie nie aktywujecie. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli zmieniacie telefon, to musicie ponownie dodać karty do Google Wallet. One będą wisiały w waszym Google Wallet, ale będą nieaktywne. Trzeba będzie je zaaktywować i każdą kartę banku, żeby zaaktywować, trzeba podać kod, który przyjdzie SMS-em na numer zarejestrowany w banku. Jeżeli wasz numer będzie nieaktualny, to kod do was nie przyjdzie. I jeżeli macie powiedzmy 3 karty, to do każdej trzeba przyjdzie oddzielny SMS z kodem do zaktywowania jej w Google Wallet. Dopóki tego nie zrobicie, na nowym telefonie nie będzie działała ta karta w Google Wallet, nie będziecie mogli płacić telefonem. Więc zmieniając telefon, musicie mieć pewność, że numer telefonu w banku jest aktualny. To jest ważne. I z tego względu to jest tak istotne. To jest też trzecia rzecz, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś dalej, gdzieś poza Unię, w jakiś rejon, gdzie zwykle nie jeździliście,
i przy pierwszej transakcji kartą może ktoś z banku do was zadzwonić, potwierdzić, że wy tam pojechaliście, że nikt wam karty nie ukradł. Jeżeli numer będzie nieaktualny, będzie z tym problem. Dlatego jest to tak ważne. Ale będąc nauczony doświadczeniem banków internetowych na zachodzie, tam aktualizacja numeru telefonu to jest pituś, to nie jest problem. Więc do głowy by mi nie przyszło, że aż takim problemem będzie zmiana numeru w polskim banku, zwłaszcza jako pełnomocnik. Że będzie aż taki problem. Dobrze, że byłem w miarę blisko, że mogłem te kilkaset, te 170 km w jedną stronę i 170 z powrotem przejechać samochodem i tą sprawę załatwić. Że miałem tyle czasu, że byłem na tyle blisko, że mogłem to załatwić. Ale gdybym był w Azji, gdybym był w Ameryce i bym potrzebował to załatwić, byłby gigantyczny problem. Tak więc na waszym miejscu byłbym bardzo ostrożny, jeśli chcecie uaktualnić numer telefonu w banku, w mBanku dokładnie. Jeżeli jesteście na wyjeździe, odłóżcie to do czasu, aż będziecie w domu, będziecie blisko. Czy to będziecie w Polsce, czy będziecie chociaż w Europie, żebyście byli w stanie w razie czego to załatwić i poczekać na to, co się wszystko zweryfikuje, to się, żeby nie było problemu. Tutaj jestem w szoku, że aż taki problem był, żeby to załatwić zdalnie, ale z drugiej strony jestem pod bardzo miłym wrażeniem pana z Customer Service z branch'a, z oddziału mBanku, który załatwiał tą sprawę. Ten branch mBanku załatwił sprawę bez problemu. Trwało to, co prawda, prawie 40 minut, ale pan pracownik banku wiedział, co zrobić, wiedział, gdzie zadzwonić, wiedział, co wypełnić w systemie, żeby to zadziałało i wszystko od razu działało natychmiast po tym, jak wyszedłem z oddziału, wszystko działało, więc jestem pod bardzo dobrym wrażeniem pracownika mBanku, który zajął się sprawą jak należy. A co do samego mBanku, popracowałbym nad procedurą aktualizacji numeru telefonu. Zróbcie jakoś tak, żeby dało się to zrobić w apce. Można już otwierać nowe konta. Nowi klienci mogą otwierać konta poprzez apkę na selfie i ze skanowaniem dowodu lub paszportu. Popracujcie nad tym, żeby tutaj, żeby to działało. Możliwość aktualizowania danych osobowych, żeby numer, wiem, że można przez system zaktualizować inne dane typu adres, numer dowodu, ale żeby można było zaktualizować też numer telefonu. To jest bardzo ważne dla ludzi, żeby to uprościć, żeby nie trzeba było dzwonić na infolinię, bo to jest kosztowne, bardzo kosztowne. Jeżeli by rozmowa trwała 10 minut z infolinią, a w niektórych miejscach na świecie płacić od 3 do 5 euro nawet za minutę, to 30 do 50 euro za samo porozmawianie z bankiem, no to jednak jest trochę drogo. Do tego można po prostu w apce ten numer uaktualniać bez tych nieszczęsnych SMS-ów weryfikacyjnych, bo to utrudnia naprawdę ludziom działanie. Natomiast póki mBank tego nie zmieni, to osobom, które są klientami albo pełnomocnikami do rachunków, polecam ustawić numer telefonu i trzymać się tego numeru telefonu, który jest tam podany w banku. Nawet jeżeli to jest, jeżeli zmieniacie numer, to tamten numer zostawić sobie jako numer na kartę i co kilka miesięcy ją doładowywać, żeby była aktywna, po to, żeby za często tego numeru nie zmieniać, bo się robią później właśnie takie hece. Natomiast ogólnie mBank jako bank polski jest bardzo dobrym bankiem, ponieważ są dostępne konta walutowe, a trzy z nich dysponują swoją kartą. Konto walutowe w euro z kartą Visa Classic w euro, konto walutowe w funtach brytyjskich z kartą Visa Classic w funtach brytyjskich i konto walutowe w dolarach amerykańskich z kartą walutową Visa Classic w dolarach. Tak więc jeżeli korzystacie z zagranicznych banków i przelewacie do rodzinę w Polsce, wspomagacie finansowo, przelewacie im pieniążki, niezależnie czy to będą euro, funty czy dolary, polecam założyć takie konto. Zwłaszcza polecam konto w euro, ponieważ na terenie Unii Europejskiej przelewy SEPA są bardzo tanie albo nawet bezpłatne.
i przy użyciu systemu SEPA do przelewów wewnątrzunijnych, albo systemu SWIFT do przelewów międzynarodowych, albo systemu WISE do przelewów internetowych, można bardzo szybko takie konto w euro załadować pieniążkami, więc tutaj jeśli chodzi o kontakt z rodziną w kraju, jeżeli mieszkacie za granicą, a macie rodzinę w kraju, konto walutowe w euro na pewno będzie dobrym rozwiązaniem i bardzo wygodnym rozwiązaniem. Ale tutaj ten film nie jest formą hejtu czy negatywnego stanowiska wobec banku. Chodzi mi tylko o to, że może pracownicy banku na ten film trafią i wprowadzą te udoskonalenia, które na pewno pomogłyby bardzo wielu osobom, ponieważ na taką drobną rzecz jak aktualizacja numeru telefonu często się nie zwraca uwagi, a zaczyna się zwracać dopiero w momencie, kiedy pojawi się jakiś problem. Tak więc bardzo ważne, żeby to unowocześnić, żeby nie było takiego problemu z weryfikacją zagranicznych numerów telefonu, żeby to po prostu było w sposób lepszy zrobione. Zwłaszcza, że mogłoby to się odbywać przez stronę internetową, gdzie wprowadzam mój nowy numer telefonu. Potwierdziłbym tylko przez autoryzację mobilną w aplikacji mBanku po problemy. Tak samo aktywacja nowego numeru, nowej aplikacji na nowym telefonie mogłaby się odbywać poprzez potwierdzenie na poprzednim telefonie. Jeżeli ktoś nie ma aktywnego telefonu z aplikacją mBanku, to można zrobić w formie bardziej takiej skomplikowanej. Ale jeżeli ktoś posiada na starszym urządzeniu aplikacji i chce zainstalować się drugą aplikację na nowszym urządzeniu, no to w tym momencie powinno to się też odbywać bardziej online. Tak samo jak kwestia numeru telefonu aktualizacji. Tutaj trzeba byłoby na tym popracować, ponieważ dobrze, że miałem czas, dobrze, że mogłem pojechać, dobrze, że mogłem to załatwić, bo inaczej byłbym w czarnej dupie. Trzymajcie się, buźka, pa pa. Chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.